Cześć, ja jestem Kuba, a to jest kolejny odcinek serii, w której programujemy sobie grę w statki w Pythonie. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem takiej paczki z naszym backendem, żeby móc sobie ją uruchomić na jakimś serwerze z publicznym adresem IP, tak żeby nasz frontend mógł się z nim połączyć, bo na razie się łączymy po tak zwanym localhoście, czyli w mojej sieci, na moim komputerze te dwie aplikacje ze sobą jakoś się komunikują, a chciałbym, żeby się mój frontend połączył z takim serwerem, który działa sobie gdzieś na serwerze. Serwerze, masło maślane. Chodziło mi oczywiście o tą aplikację z backendem, która działa sobie na jakimś serwerze. No i do tego wykorzystamy Dockera. O Dockerze dzisiaj będę opowiadał bardzo krótko. Myślę, że sam Docker sam w sobie zasługuje na oddzielny odcinek, żeby wyjaśnić sam koncept i trochę pokazać, jak on działa. Dzisiaj po prostu napiszemy sobie prosty Dockerfile i stworzymy kontener. Nie będziemy go chyba dzisiaj jeszcze nigdzie wypychać, po prostu sobie go stworzymy tak, żeby go uruchomić lokalnie i pokazać, że to nadal działa. Dobra, zacznijmy od tego, że uruchomimy sobie terminal. Ja sobie odpalę Basha, bo chciałbym pracować na takim linuxowym środowisku, bo koniec końców chcę później ten Docker kontener uruchomić na linuxowym środowisku. Poza tym Docker pod Windowsem działa dziwnie. Ja generalnie nie lubię Dockera pod Windowsem. Generalnie cokolwiek w konsoli się robi pod Windowsem jest po prostu problematyczne często. No a ja bym chciał po prostu pracować sobie z takim środowiskiem, które konsolę uważa za narzędzie pierwszej kategorii. No i takim środowiskiem jest Linux, no i w naszym przypadku powłoka Bash. Dobra, nie przedłużając, idziemy sobie do naszego backendu. No i w momencie, kiedy nasz backend będziemy uruchamiać na serwerze, to będzie to wyglądało mniej więcej tak. Python 3 main py. I w tym momencie nasza aplikacja się nie uruchamia. Dlaczego? Zaraz wyjaśnię. Spróbujmy sobie na razie naprawić ten błąd tutaj z tym no module named backend. Pójdźmy do naszego main py. Znajdźmy sobie nasz backend game. Oczywiście ten backend game nie jest tutaj potrzebny. Potrzebny jest samo game, bo importujemy z tego pliku. Jeszcze raz. No i teraz mamy no module named message. No i oczywiście to message jest tutaj wyżej. I jeżeli ja to uruchamiam tutaj z poziomu IntelliJ'a, wróć, nie IntelliJ'a, PyCharma, to działa. Problem jest, kiedy próbuję zrobić dokładnie to samo z poziomu terminala. A ten problem występuje, ponieważ tutaj mamy takie dwa checkboxy w naszym IDE, które dołączają mi cały content, całą zawartość tego projektu do czegoś, co się nazywa Python Path. No jak sobie zrobię export Python Path równa się, no i co tutaj powinno być, aha, dobra, to może jeszcze tak, echo pwd, zobaczcie sobie, jak wygląda zmienna pwd. Pwd to jest taka zmienna środowiskowa, która określa katalog, w którym się znajduje teraz. No jak sobie wyeksportuję, czyli dodam do zmiennych środowiskowych zmienną o nazwie Python Path, ona domyślnie jest pusta teraz. Może wam to pokażę. Tak, jest pusta. No to zróbmy sobie export Python Path równa się pwd. Robię to pwd w katalogu tu, gdzie jest Battleship, czyli tu, gdzie jest katalog message. Pójdę sobie teraz do backend i zrobię Python 3 main py, no to się uruchamia. Nie chciałbym jednak dodawać tego Python Patha do jakiegoś środowiska, w którym będę później uruchamiał ten backend, więc zrobimy sobie coś brzydkiego. Konkretnie zrobimy sobie tak, że wkleimy nasz cały katalog z message i do backendu, i do frontendu, bo w zasadzie tak to powinno wyglądać. Tak naprawdę to powinny być dwa oddzielne repozytoria. Ja tutaj się zdecydowałem na takie podejście z tak zwanym monorepo, bo czemu by nie? Nie chce mi się tutaj kręcić właśnie z tym Python Pathem. Chcę, żeby to było jak najprostsze, żeby pokazać wam samą ideę tego Dockera, a nie się bawić w jakieś sztuczki, więc sobie to tutaj skopiuję. Dobra, i teraz może zróbmy tak, unset Python Path, czyli wyczyściłem teraz zmienną Python Path, tutaj nie ma nic. No jak sobie spróbuję to uruchomić, no to teraz działa, tak, bo Python znalazł katalog message i w tym katalogu message znalazł jakiś tam base message, attack message, no i sam plik message. Dobra, to działa.
To teraz jeszcze jedna rzecz. Dopiszmy sobie plik, który się nazywa requirements. TXT i tutaj podajemy listę wszystkich bibliotek, od których zależy nasz projekt. W naszym przypadku to będzie WebSockets. No i chcę wersję kompatybilną z wersją 10.0 chyba. Zobaczmy, czy to teraz zadziała. P3 install requirements. Tutaj po literówka sockets. Dobra, no i tutaj requirement already satisfied, czyli ta dependencja jest już zainstalowana i możemy zabierać się za naszego docker file'a. No to tworzymy sobie plik o nazwie dockerfile. I dockerfile to jest dla dockera taki plik, który daje dockerowi instrukcję, w jaki sposób ma zbudować nasz kontener. Kontener możecie traktować jako taką paczkę z softwarem, którą gdzieś się uruchamia dzięki oprogramowaniu, które się nazywa Docker. Teraz pójdźmy sobie do przeglądarki na stronę Docker Huba. Docker Hub to jest taki GitHub dla Dockera, można tak to nazwać, czyli takie wielkie repozytorium z obrazami dockerowymi. No i naszego obrazu dockerowego nie będziemy robić z tak zwanego from scratch, czyli nie będziemy zaczynać z pustego środowiska, które nie ma zupełnie nic. Zaczniemy sobie z obrazu Pythona, które po prostu zawiera interpreter Pythona. No i ja sobie dzisiaj zacznę z 3.8.12 Slim. Co to znaczy, że to jest 3.8.12? No tutaj ta ostatnie pole w wersji to jest jakiś tam łatki Slim. To jest taka odchudzona wersja obrazu dockerowego, bo jak sobie znajdziemy po prostu 3.8.12, to waży 300 mega. Ja nie chcę używać obrazu, który waży 300 mega, ten Slim mi w zupełności wystarczy. On tam jest odchudzony z całej masy rzeczy, które normalnie są instalowane w systemie jakimś tam Linuxowym. I na dzisiaj ta wiedza Wam musi wystarczyć. Wracamy sobie do naszego IDE. No i zaczynamy Dockerfile'a. Dockerfile'a zaczynamy od słówka from. No i podajemy po prostu nazwę obrazu dockerowego. Jeżeli tutaj nie podamy żadnego przedrostku, na przykład tutaj podał Wojtowicz / Python, no to by ściągnęło mi to z Docker Huba, z takiego podrepozytorium o jakiejś tam nazwie, no i ściągnęło mi taki obraz. Jeżeli tutaj bym podał pełną nazwę, na przykład com.pl / coś / nazwa obrazu, no to ściągnęło mi by z takiego serwera, czyli nie ściągałoby mi tego obrazu z Docker Huba, tylko z jakiegoś mojego własnego repozytorium dockerowego, z jakiegoś katalogu i tak dalej. Ja dzisiaj chcę skorzystać z Docker Huba. Mam Python wersja 3.8.12 Slim i z tego sobie zaczynam. Dobra, teraz chciałbym wrzucić wszystkie te pliki do mojego obrazu dockerowego. Czyli jedziemy słówko kluczowe add. Chcę dodać kropkę, czyli zawartość całego katalogu tego do katalogu app. Czyli tak naprawdę copy tutaj też jest podobnym słówkiem kluczowym. Ono się minimalnie różni od add. No ale jeżeli byście używali po prostu shella, to by było coś takiego cp, tutaj pewnie jakieś tam rekursywne cp, no i dokąd, tak? Copy wygląda w naszym przypadku tak. No i teraz jak już mamy to wszystko skopiowane, to możemy uruchomić pewne polecenie. No i chciałbym zainstalować wszystkie biblioteki, które są tutaj w tym requirements.txt. No to uruchamiamy pip install -r app requirements.txt. OK. To powinno zadziałać. No i na koniec, jak już mam to zainstalowane, to chciałbym wywołać polecenie. To jest, może nie wywołać polecenie, to słówko kluczowe CMD to jest taki punkt wejściowy do naszego obrazu dockerowego, czyli to jest polecenie, które się wywoła w przypadku, kiedy uruchomię sobie taki obraz dockerowy. W moim przypadku to będzie Python 3. W zasadzie tutaj możemy też użyć pip3, żeby było konsystentnie, żeby było konkretnie. Python 3 minus u. Czemu minus u? Bo nie chcę, żeby Python buforował mi standardowe wyjście. W dużym skrócie daje to tyle, że logi, czyli to, co sobie tutaj printuję w moim serwerze, będzie się pojawiało od razu na konsoli. Jeżeli nie dam tego minus u, no to tam będzie jakieś opóźnienie i Python będzie to wyrzucał w takich paczkach. A ja chcę, żeby to szło na bieżąco. No i chcę, żeby się uruchomiło app main py. Dobra, mam mojego Dockerfile'a. Wszystko wygląda ok. Zapomniałem jeszcze o dwóch rzeczach.
Pierwsza rzecz to jest expose, czyli jaki port chciałbym wystawić na zewnątrz. Ja bym chciał wystawić na zewnątrz, zaraz, gdzie tutaj mamy backend main py. Chciałbym wystawić dokładnie ten port na zewnątrz. I chciałbym, żeby ten mój serwer nie przypinał się do takiego interfejsu sieciowego, który się nazywa localhost, bo localhost będzie działał tylko tak jakby wewnątrz tego kontenera. Chciałbym, żeby się przypiął do czegoś takiego, co się nazywa 0000. I jak to tutaj podamy, to on się przypnie do wszystkich interfejsów sieciowych, jakie są dostępne. W dużym uproszczeniu oczywiście to mówię. I dzięki temu będziemy mogli się z zewnątrz tego kontenera do czegoś w tym kontenerze dobić. I to powinno nam wystarczyć. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej o tych interfejsach sieciowych, to ja bardzo chętnie to wszystko wyjaśnię, tylko może w oddzielnym filmie, bo tutaj chciałbym po prostu się skupić na samym Dockerze i stworzeniu takiego Docker image'a. Dobra, mamy wszystko gotowe, chyba wszystko, zaraz zobaczymy. No to teraz chcemy sobie zbudować nasz Docker image z tych plików na podstawie tego Docker file'a. Do tego używamy polecenia docker build, no i tutaj minus t, dajmy temu jakąś nazwę, ja chcę nazwać mój docker image battleship, no i podajemy ścieżkę do naszego katalogu z docker filem, w moim przypadku to jest kropka, no i się buduje. To zajmuje dosłownie krótką chwilę i się zbudowało, naming, o tutaj nazwało fajnie docker io library battleship. Uruchomiło jakieś tam polecenie copy, uruchomiło polecenie run i teraz możemy spróbować uruchomić nasz docker container. Żeby go uruchomić, potrzebujemy polecenia docker run. No i teraz tak, dajmy mu jakąś nazwę. Tutaj nazwa to jest tak jakby nazwa środowiska. Tą nazwę będziemy widzieli później tutaj w dockerze. To akurat tutaj na Windowsie jest jeszcze UI do dockera, więc możemy sobie te nazwy tutaj przeglądać. Jest pewien skrypt, który domyślnie daje tutaj jakieś nazwy. Te nazwy to jest jakiś tam przymiotnik i nazwa naukowca. Więc mamy na przykład Serin Tesla albo Galan Johnson. Ja chcę go nazwać własnoręcznie, więc dam mu nazwę PS. Chciałbym, żeby ten kontener się usunął, jeżeli kontener o takiej nazwie już istnieje, więc daję minus minus RM. Teraz mapowanie portów. Tutaj dałem wystawienie portu 8765. I to jest taka informacja bardziej niż faktyczne wystawienie portu na zewnątrz. A ja chcę jawnie tutaj zmapować port 8765 na moim komputerze, czyli w tym środowisku Windowsowo-Linuxowym, na port 8765 w kontenerze. Działa to tak, że jeżeli ktoś na mojej maszynie uderzy w ten port 8765, cały ten ruch sieciowy, który jest skierowany na ten port, zostanie przekierowany do mojego kontenera na port 8765. I na koniec dajemy sobie nazwę kontenera, który chcemy wrócić, nie kontenera, obrazu dockerowego, który chcemy uruchomić. Tutaj mamy jeszcze obrazy, jakie mam ściągnięte, ja tutaj mam różne obrazy pościągane. Akurat dzisiaj interesuje nas to, że tutaj jest obraz Battleship, o, nawet widzimy ile on waży, waży 128 mega. Dużo, bardzo dużo, jak na taką prostą aplikację. Może kiedyś zajmiemy się tym, żeby on ważył mniej, ale to nie dziś. No dobra, no i możemy spróbować to uruchomić. Docker run. Pierwszy dobry znak, no to jest to nasze no games to clear, czyli nie ma żadnych gier do wyczyszczenia, znaczy, że się nasza aplikacja uruchomiła, bo wypisała się ta linijka. Dobra, teraz spróbujmy uruchomić frontend. Ja tu sobie stworzyłem od razu paczkę wcześniej z frontendem. Ten frontend jest niemodyfikowany i frontend uderza nadal, może wam to pokażę, i to będzie w battleship py i to będzie wróć, to nie będzie tutaj, to będzie w kliencie. On uderza nadal na localhost 8765. Localhost w tym środowisku Windowsowym to jest po prostu jakiś tam adres, w tym przypadku to tam będzie 127.0.0.1 i okej, okay, bo nasz docker się przypiął do wszystkich interfejsów sieciowych, mam tutaj zmapowany port, jest wszystko ok. Więc jak to uruchomię, to powinien się ten frontend połączyć z tym środowiskiem w Dockerze. No i uruchamiamy. Stwórzmy sobie jakieś statki. I teraz tak, tutaj zostawię terminal włączony. I będziemy się łączyć naszymi frontendami. Dajemy start. Przyszła jakaś wiadomość. Dajemy start. No i możemy sobie grać. Strzał, strzał.
pudło. No i gra wygrana. Więc mamy nasz Docker container. Mamy Docker image. A teraz jakbym chciał to zatrzymać, tutaj z tym zatrzymywaniem to jest jeszcze oddzielna kwestia. Akurat w naszym przypadku teraz nie jest przekazany sygnał, że nastąpiło przerwanie tutaj na podstawie klawisza z klawiatury. Można to zrobić w trochę inny sposób, ale o tym może innym razem. Ten Docker container zaraz się zamknie, bo dostał sygnał SIG term tak zwany, czyli dostał sygnał do takiego eleganckiego zamknięcia. Jeżeli tego nie zrobi, to tam chyba po 60 sekundach dostanie tak zwany sygnał SIG kill, czyli po prostu zostanie zabity. O sygnałach Linuxowych też może oddzielnym razem, można tutaj sobie jeszcze kliknąć stop, które nic nie daje, więc musimy po prostu poczekać, aż Docker zamknie nasz kontener. Możemy sobie jeszcze to wysłać do Docker Huba, ale ponieważ dzisiaj nie jestem zalogowany do Docker Huba, to pokażę Wam to po prostu innym razem. I wydaje mi się, że na dziś to wszystko. Mamy Docker image, możemy go wypychać, uruchamiać na serwerze, w zasadzie dowolnym serwerze, gdzie tylko chodzi Docker, i powinien zachowywać się wszędzie tak samo. Wielkie dzięki za oglądanie. To był długi odcinek, dosyć trudny odcinek, jeżeli ktoś nigdy nie widział Dockera, ale na kanale powinny się niedługo pojawić jakieś filmy odnośnie Dockera, które wyjaśnią go z trochę większą ilością szczegółów, tak żebyście mieli pełen ogląd, jak ten Docker działa. A ja tutaj Wam na razie pokazuję to bardziej jako zajawkę. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych filmach.